drodzy, serdecznie Was zapraszam w najbliższą niedzielę zastanowić się nad słowem o dobrym pasterzu, wyjętym z Ewangelii Jana z 10 rozdziału od 11 do 16 wiersza. Ja jednak proponuję, byśmy rozpoczęli od wiersza 7. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Drodzy, Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Jezus nie jest najemnikiem. Najemnik wykonuje swoją pracę, może i wykonuje swoją pracę bardzo dobrze i sumiennie za wynagrodzenie, ale kiedy przychodzi pewne niebezpieczeństwo, ucieka, zostawia wszystko, pozostawia to, co do niego należy i zostaje to w pewnym nieładzie. To, co do Niego nie należy, nie jest Jego odpowiedzialnością. Czy często w naszym życiu nie jest tak, kiedy czujemy strach, niepewność, uciekamy? Kiedy czujemy niebezpieczeństwo, kiedy przychodzi nam przyznać się do tego, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, tchórzymy? Całkowicie inną postawę ma Jezus. Jezus jest dobrym pasterzem, a my jesteśmy Jego owcami. Czy należymy do Jego stada? Czy czujemy się odpowiedzialni również za to, co zostało nam powierzone w naszej służbie? Może jesteśmy tylko najemnikami, którym płaci się za to, co zostało wykonane, a kiedy nie trzeba nic uczynić, co ponadto, nie bierzemy za to żadnej odpowiedzialności. Dobry pasterz kładzie życie swoje za owce. Jeśli tak czyni, to zgadza się na niebezpieczeństwo ich ochrony. To zgadza się na strach i lęk. Po tym poznaje się dobrego pasterza, że dba o owce, że dba o ich bezpieczeństwo. Czy jesteśmy dobrymi pasterzami? Drodzy, zapraszam Was serdecznie, by rozważyć to słowo w naszym sercu w najbliższą niedzielę, by móc usłyszeć głos dobrego pasterza, pasterza, który jest miłosierny, który oddaje swoje życie za swoje owce, by zastanowić się, czy rzeczywiście jesteśmy w relacji z tym dobrym pasterzem. Ale to w najbliższą niedzielę, na którą serdecznie Was zapraszam. Pozostańcie z Bogiem.